Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku muzycznego alfabetu. Powoli kończymy już literę A wreszcie. I dzisiaj przed nami bardzo tajemniczo brzmiące dla melomana, który nie jest tak bardzo wtajemniczony w muzykę klasyczną, hasło Alkan. Wbrew pozorom nie jest to hasło chemiczne, fizyczne, ale bardzo, bardzo powiązane z muzyką. Co to jest alkan? Nie, proszę Państwa, nie jest to żadne oznaczenie interpretacyjne, charakteru, nic z tych rzeczy. Ci z Was, którzy wiedzą, to już się pewnie uśmiechają. O to też mi chodziło. Ale jestem przekonany, że jest tutaj na pewno ktoś, kto dalej nie ma pojęcia, o czym mówię. A raczej o kim? Bo alkan, proszę Państwa, to była osoba. I to nie jakaś przypadkowa. Charles Valentin Alkan, francuski kompozytor, urodzony w 1813 roku, a więc 3 lata młodszy od Chopina, całe życie praktycznie spędził w Paryżu, z jednym małym wyjątkiem, gdy wyjechał do Londynu na krótką podróż. Cudowne dziecko. Proszę sobie wyobrazić, że egzaminy do konserwatorium w Paryżu zdał już w wieku 5 lat i 7 miesięcy. Zachowały się dokumenty z tych egzaminów wychwalające jego niesamowity talent. Był pianistą o niezwykłej, niesamowitej wręcz technice i wielkiej karierze, którą robił głównie we Francji, zwłaszcza w Paryżu. Bardzo popularny jako pianista, grający dużo koncertów, wychwalany przez innych współczesnych pianistów i kompozytorów z tamtych czasów, na czele, proszę Państwa, z Franciszkiem Listem, który powiedział o nim te dość słynne słowa, że Alkan ma prawdopodobnie najgenialniejszą technikę, jaką znam, ale wybrał życie pustelnika. Tak, proszę Państwa, bo tak też się jego życie troszkę potoczyło. Zmarł w roku 1888, a więc żył dosyć długo, kilkadziesiąt lat przeżywając naszego ukochanego Fryderyka Chopina, z którym zresztą bardzo się zaprzyjaźnił. I mamy tutaj z listów Chopina twarde dowody na to, że Chopin bardzo dużo czasu spędzał z Alkanem. Chodził z nim na koncerty, spotykał się z nim w domu. Mieszkali zresztą przez długi czas na placu d'Orléans w Paryżu, więc właściwie byli sąsiadami. Rozmawiali, dyskutowali o muzyce, o metodzie gry na fortepianie, którą Chopin planował napisać i stworzyć. I do tego stopnia byli przyjaciółmi i Chopin tak bardzo cenił Alkana i uwielbiał jego obecność i rozmowy, że proszę sobie wyobrazić, na łożu śmierci Fryderyk Chopin zdążył jeszcze to zrobić, właśnie swoje szkice do metody Alkanowi z prośbą, aby on je zakończył. Tak się nie do końca stało, a to troszeczkę z racji tego, jak właśnie potoczyło się życie tego wybitnego, genialnego pianisty i kompozytora. Otóż on miał problemy psychiczne, o których oczywiście nie sposób jest powiedzieć w tak krótkim filmie, tak samo jak nie sposób jest powiedzieć całej jego biografii. Kto jest zainteresowany, to zapraszam pobuszować trochę w internecie lub w encyklopediach i dowiedzieć się dużo więcej. Ja dzisiaj tylko przedstawiam niektóre ciekawostki dla Państwa, głównie powiązane właśnie z naszym Fryderykiem, jako że jestem Polakiem i wielkim oczywiście miłośnikiem przede wszystkim Chopina. Alkan, proszę Państwa, dwukrotnie wycofywał się całkowicie z życia koncertowego i publicznego. Było to dość tajemnicze. Pierwszy raz
w wieku około 26 lat, kiedy urodził się mu syn nieślubny. To jeszcze wtedy mimo wszystko w Paryżu nie było takie normalne i chociaż oczywiście Paryż był, wiadomo, i tak bardzo takim uwolnionym, że tak powiem, miastem w tamtych czasach, ale widocznie był, być może był on bardzo wrażliwy, na pewno jako artysta, i po prostu na 6 lat zniknął z życia publicznego. I swoją drogą syn, który mu się urodził, stał się potem naprawdę bardzo wybitnym pianistą. Alkan był też jego pierwszym nauczycielem. Nigdy się go nie wypierał, ale też nigdy oficjalnie nie potwierdził, że jest on jego synem, więc jest to taka bardzo dziwna rzecz. Po 6 latach wrócił znów do koncertowania i proszę sobie wyobrazić, że kilka lat po śmierci Chopina, 2 bądź 3 lata po śmierci Chopina, Alkan wycofuje się z grania ponownie, tym razem proszę sobie wyobrazić, że na aż 20 lat. Jako jeden z głównych powodów podał m.in. śmierć Chopina. Również to, co działo się wtedy we Francji z muzyką klasyczną. Myślę, że było bardzo wiele jeszcze różnych innych powodów. Był człowiekiem bardzo religijnym, był Żydem, tłumaczył na język francuski Biblię oraz psalmy i żydowskie modlitwy. I pisał w liście, wracając jeszcze do tego drugiego, tej drugiej ucieczki z życia publicznego, to pisał, że śmierć Chopina wstrząsnęła nim do głębi. Cóż, jakim był kompozytorem? Bardzo płodnym i pisał przede wszystkim na fortepian. Był porównywany z Hektorem Berliozem, który z kolei nie pisał na fortepian, tylko bardziej na orkiestrę. I był ceniony, tak jak powiedziałem, przez Lista, przez Chopina, przez Antona Rubinsteina, który proszę sobie wyobrazić, że dedykował mu swój 5. koncert fortepianowy, przez Cezara Franka, który zadedykował mu swoje Grand Piece Symphonique op. 17 na organy. Ferruccio Busoni, genialny włoski pianista, który również pojawi się u nas w alfabecie, nazwał Alkana obok Lista, Chopina, Schumana i Brahmsa za jednego z 5 największych kompozytorów fortepianowych od czasów Beethovena, proszę sobie wyobrazić. Natomiast Robert Schumann zasłynął z takiej bardzo niepochlebnej krytyki jednego z utworów Alkana. Jak być może Państwo wiecie, Schumann bardzo często pisywał recenzje utworów i zacytuję tutaj Państwu tą właśnie recenzję. Schumann pisze tak, cytuję: zaskakuje taka fałszywa, tak nienaturalna sztuka. Ostatni utwór zatytułowany Mord, śmierć, to krabowe pustkowie porośnięte krzakami i chwastami. Nie można znaleźć nic poza czernią na czarnym. Tak oto pisał Schumann. Ale jak to Schumann, który nie pisał tego, żeby zaatakować personalnie. Nie pisał tego, bo był zazdrosny. Nie, on naprawdę tak myślał. I na dowód tego przeczytam Państwu inną recenzję Schumanna, napisaną kilka lat później. Schumann pisze tak o opusie 8. Chociaż właściwie o opusie 74, gdyż on najpierw utwór był wydany jako opus 8, potem jeszcze dorobiony i wydany po raz drugi. Schumann pisze tak: tutaj znajdujemy taki doskonały żart z muzyki operowej, który lepszego trudno sobie wyobrazić. Kompozytor Alkan doskonale rozumie nawet najrzadsze efekty swojego instrumentu. Tak, proszę Państwa, pokrótce można byłoby przedstawić życie Alkana. Ze śmiercią Alkana wiąże się pewna legenda, ale nie jest ona potwierdzona na 100%. Niektórzy ją negują i mają na to swoje dowody. Legenda jest taka, że spadł z
drabiny, przygnieciony półką, która spadła, gdy chciał wyciągnąć książkę z ostatniej, najwyższej półki. Tyle, że mówię to jako ciekawostkę, ponieważ, tak jak mówię, nie ma na to jednoznacznych dowodów. Można bardziej potraktować to jako legendę. I cóż, proszę Państwa, na koniec zagram Państwu jeden krótki utwór Alkana. Powiem tylko, że znakomita większość utworów Alkana to są utwory tak strasznie trudne do grania, które wymagają od pianisty techniki najwyższej, rozwiniętej już naprawdę do maksimum możliwości, znacznie trudniejsze od utworów Lista, Chopina i właściwie prawie wszystkich innych kompozytorów. Być może z tego powodu nie jest on tak często grywany. Ja nigdy nie grałem żadnego utworu Alkana, więc było mi dość trudno znaleźć taki, który mogę Państwu zagrać po prostu praktycznie czytając nuty, ponieważ nie miałem czasu, żeby przygotowywać duży utwór tylko dla potrzeb tego filmu, jak Państwo na pewno rozumiecie. I znalazłem w końcu, po długich poszukiwaniach, krótki utworek napisany dla Mademoiselle Louise, tajemniczej pani, o tytule Les Regrets de la Nonette, czyli Żale Nonette. I proszę Państwa, skomponowany w 1854 roku, a więc krótko po tym, jak Alkan po raz drugi wycofał się z życia publicznego. Posłuchajmy tego jako taką, jako taki aperitif, nazwijmy to, dla jego muzyki, jeśli Państwo chcecie. Bardzo, bardzo gorąco polecam słuchanie jego wielkich dzieł, nagrywane ostatnio coraz częściej, i myślę, że pod tym filmem też wstawię niektóre linki, które uważam za wartościowe. A bardziej szczegółowo muzyką Alkana na pewno w przyszłości zajmę się, gdy będę tworzył mój kurs, kompletny kurs muzyki fortepianowej. A więc zamieniamy się w słuch i dziękuję za uwagę. Thank you.
jeszcze na koniec przeczytam Państwu recenzję z koncertu Alkana we France Musical, bardzo renomowanej gazecie, którą znalazłem notabene w książce znanego nam, wielu z nas, Ferdynanda Hessika. Otóż, proszę Państwa, tak brzmi ta recenzja. Alkan ma swój własny styl, a jego główną zaletą jest to, że nie przypomina ani Thalberga, ani Chopina, ani Lista, ani Prudenta, ani Döchlera, tych książąt fortepianu. Wieczór muzyczny dany w sobotę przez pana Alkana pozostanie w pamięci jako jeden z najbardziej interesujących i najpiękniejszych w tym sezonie. No piękne słowa. Był tłum, lecz tłum wytworny i wyborowy. Literatura, muzyka i poezja miały tam swych najwybitniejszych przedstawicieli, a między oklaskującymi zauważono przede wszystkim Georges Sand, Aleksandra Dumas, Lista, Chopina i innych. No proszę Państwa, chciałbym być na tym koncercie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.